Nazywam się Marcin Dobas, jestem fotografem National Geographic Polska. Zajmuję się fotografią podróżniczą, krajobrazową i przyrodniczą. W tej chwili znajduję się na Kamczatce w ramach projektu Olympus Wildlife Project. Głównym celem jest fotografia dzikiej przyrody, tego dosyć odludnego rejonu świata. Jakiś czas temu przesiadłem się z lustrzanek na bezlusterkowce Olympusa z serii OMD. Ja uważam, że to był bardzo trafny wybór, ponieważ w tej chwili korzystam ze sprzętu o dużo mniejszych gabarytach i o jakości, która w zupełności wystarcza do publikowania w magazynach jako rozkładówki czy do stworzenia wystawy fotograficznej. Szykując się do wyprawy na Kamczatkę, marzyliśmy o spotkaniu dwóch gatunków. Na lądzie niedźwiedzia, w wodzie uchadka grzywiastego. Uchadek ten to największy przedstawiciel uchadkowatych. Samce mają średnio 3 metry długości, a największe osobniki osiągają prawie 1200 kg. Samice są 3 razy lżejsze. Polska nazwa gatunku nawiązuje do nieco dłuższych włosów na karku i szyi zwierzęcia. W swoim środowisku ma oprócz człowieka tylko jednego wroga – orkę. Zwierzęta na lądzie wydają się być leniwe i ociężałe, ale w wodzie są bardzo szybkie i zwinne. Wejście do wody z drapieżnikiem ważącym kilkaset kilogramów zawsze budzi wielkie emocje. Wprawdzie ataki na ludzi zdarzają się ekstremalnie rzadko, ale sama świadomość nurkowania z drapieżnikiem dodaje dreszczyku emocji. Minimalna liczba wrogów i charakterystyczna dla istot rozumnych ciekawość w połączeniu z wesołym usposobieniem powodują, że często zdarza się, iż podpływają i biorą głowę nurka do paszczy. Brzmi to przerażająco, zwłaszcza gdy popatrzymy na zęby tych drapieżników, ale robią to nad wyraz delikatnie i z wyczuciem. Można to porównać do zabawy szczeniaka, który mimo że gryzie, robi to tak, aby nie wyrządzić krzywdy. Jestem przy wschodnim wybrzeżu Półwyspu Kamczackiego na Pacyfiku i fotografuję uchadki. Fotografuję je pod powierzchnią wody z wykorzystaniem sprzętu nurkowego i sprzętu do fotografii podwodnej, czyli aparat mam w obudowie, ramiona z lampami błyskowymi i staram się uchwycić je w ich naturalnym środowisku. O tyle fajne nurkowanie, że zwierzęta są bardzo skore do zabawy. Podpływają, starają się ugryźć gdzieś w rękaw, skupnąć lampę błyskową, czasem łapią za kaptur, za głowę, ciągną za płetwę, więc bardzo, bardzo fajne przeżycie. A drugi sposób fotografowania to fotografowanie z pontonu, czyli płynę pontonem wzdłuż stada bawiących się uchadek. Trzymam aparat jak najbliżej powierzchni wody i staram się robić takie poziome ujęcia z ich perspektywy, czyli właśnie z takiego wystawionej głowy tuż nad powierzchnię wody. Czytała Krystyna Czubówna.